Witajcie. Właśnie przed chwilą wystartowała wersja testowa alfa z dwójeczką. Chętnych do pomocy przy testach zapraszam serdecznie. Z góry dziękuję za pomoc. W tym odcinku, odcinku numer 2, pokażę dla osób, które po raz pierwszy może będą się logować do gry, jak się zarejestrować i pokażę kilka kliknięć, aby rozbujać gospodarkę. Oczywiście postaram się w jak najkrótszym czasie to uczynić. Jeśli będzie coś tam brakowało jeszcze tak dalej, na pewno zrobię dogrywkę. No to startujemy. Na głównej stronie starawaś.com mamy w zasadzie jakby takie dwa linki, właśnie Złotą Bramę i Wondu. To są dwa oddzielne łącza do naszej gry. Jeśli któryś z tych łączy padnie, zawsze możemy się zalogować przez drugie. W poprzednich latach no, to było dość pomocne dla osób, które po prostu no, były dość zaangażowane w grę i mogły sobie zawsze z któregoś łącza skorzystać, jeżeli któreś nie działało. Oczywiście, jak sama nazwa mówi, Złota Brama, no, to łącze jest szybsze. Wondu no, jest łączem wolniejszym. Zdecydowanie polecam korzystania ze Złotej Bramy. No to startujemy. Wchodzimy na stronę logowania. Mamy tutaj właśnie link do rejestracji, no, dość niewidoczny, ale dla osoby bystrej zauważalny. Wchodzimy, bo się rejestrujemy, wpisujemy hasełko, już dobrze kojarzę, 8, minimum 8 znaków. Login wpisujemy, no tu już nam podpowie. Wpisujemy nazwę władcy. No, niech też będzie test. No i pocztę. Jakąś tam pocztę. Tutaj mamy link do naszego regulaminu. Oczywiście Stara Waś nie toleruje zgodnie z regulaminem multikonta, no, ale to w przyszłości temat jeszcze wyjaśnię. W tej chwili mamy możliwość wybrania tylko i wyłącznie Skandynawów. Pozostałe narody na razie w ramach testów alfa są wyłączone. Głównie z powodu braku grafiki do nich, bo niestety Stara Waś od wielu, wielu lat boryka się. Największym problemem w zasadzie Starej Waśni jest po prostu brak grafik lub też grafiki tymczasowe robione na kolanie, czy też przez grafików na szybko. Tu mamy wybór dwóch awatarów. Wybieramy, no i wysyłamy formularz. W tej chwili już zostaliśmy zalogowani, zarejestrowani. Jesteśmy teraz w karczmie Hanzy Kupieckiej. No, są różne informacje, że właśnie, że Hanza Kupiecka jak gdyby nam pożycza różne jakby surowce, różne jakby elementy gry, które nam pozwolą wystartować w grze. Oczywiście dużo graczy nie pamięta, ale później oczywiście przedstawiciel Hanzy Kupieckiej w mini scenariuszu przychodzi i oczywiście prosi o zwrot pożyczki. Jedyne kliknięcie, jakie tutaj jest, to klikamy właśnie na części skandynawskiej na mapie. Oczywiście w wersji mobilnej to trochę inaczej wygląda. Kiedyś to było dość istotne, gdzie wybieramy miejsce, ze względu na to, że były dość sojusze, rozbudowane sojusze. W tej chwili sojuszy jeszcze nie mamy, może jeszcze się pojawią. W tej części mapy są zgromadzone boty gry. Tak więc warto się po prostu tutaj gdzieś ulokować. Będziemy mieli najkrótszą trasę do tych botów, a jako że wchodzimy w interakcję z botami, to się przydaje. Jeżeli tutaj... Tu nam system proponuje w tym miejscu, no dość daleko od botów, także proponuje gdzieś na początku blisko. No oczywiście w kolejnym kroku jest coś takiego, że musimy podać, bo po prostu nie przeklikamy się, praktycznie klikając cokolwiek, zawsze wracamy na tą samą zakładkę. Prosi nas o nazwę włości, które właśnie tutaj będziemy mieli zbudowane przez Hanzę Kupiecką i pożyczone nam w surowce. No, wpisujemy, Wiocha, niech będzie, zapisujemy. No i w tym momencie już mamy pozwolenie na swobodne chodzenie po grze. Nie będę wyjaśniał teraz w tej chwili, co oznaczają po kolei te wszystkie zakładki. Nie to jest moim celem.
To oczywiście dla osób chętnych, które pierwszy raz się logują, mogą sobie na spokojnie tutaj gdzieś poczytać i popatrzeć. Najważniejsze, żebyśmy po prostu rozhulali tutaj gospodarkę. Oczywiście wchodzimy tutaj do budynku. Przed chwilą byliśmy właśnie w twojej chacie. Mamy jeszcze coś takiego jak drogowskaz. W drogowskazie mamy tutaj, będą generowane właśnie nasze zadania dzienne. Mamy twoje zadania, które po prostu, lista jest twoich zadań, które czekają na realizację. Można już, widzę już tutaj, że utwórz nazwę włości, już my to dokonaliśmy, także już pierwszą nagrodę 500 sztuk złota możemy pobrać. No i oczywiście tu będą też mini scenariusze. Również w drogowskazie mamy też bohatera, ale w tej chwili go tutaj nie ma. Mamy tylko opis botów i tak dalej, ale to też nie jest moim celem, żeby tutaj opisywać. Wchodzimy do karczmy Hanzy Kupieckiej. Jak widać, tutaj możemy sobie surowcami handlować, czyli kupujemy lub sprzedajemy. Na razie też nieistotne. Wchodzimy do karczmy. Tam, gdzie byliśmy na samym początku, jak się po rejestracji, zamiast Hanza Kupiecka poinformowała o tym, co my tutaj dostaliśmy, żeby wystartować. No i moim zdaniem, aczkolwiek mogę się mylić, jedną z najważniejszych chat, którą warto by było kupić na samym początku, no jest gospoda. Dlaczego? Aha, oczywiście, już ja tutaj kupuję, stać mnie było na to i tak dalej. I tutaj, oczywiście, w wersji mobilnej to trochę inaczej to wygląda. Tu już możemy sobie wybudować gdzieś właśnie alokacji naszej na razie skromnej mapy. Wybudowaliśmy w tym miejscu. Aha, tu mamy taki suwak, dzięki któremu możemy pomniejszać naszą mapę. Nasze tutaj właśnie jakby wioski. I teraz tak, dlaczego wybrałem gospodę? Ze względu na to, że w gospodzie mamy gry plebejskie. Gry plebejskie to są jakby oddzielne gry, w tej chwili jest ich tutaj 5. Gry jakby oddzielne od naszej jakby głównej gry strategicznej. W zasadzie one są wszystkie proste, aczkolwiek główną wagę to w tej chwili tylko opowiem o tej grze, która dotyczy właśnie bitwy. Tutaj się uczymy, kilka zdań dosłownie na temat tej właśnie gry. Tutaj uczymy się posługiwania algorytmem bitewnym. A ten algorytm bitewny, on obowiązuje praktycznie we wszystkich aspektach. Czy to będziemy bohaterem w przyszłości chodzić, czy też będziemy wysyłać wyprawy automatyczne. On jest niezmienny, jest dla wszystkich mechanizmów, wszystkich udogodnień taki sam. Ucząc się bitwy w tej grze, tutaj, właśnie grając z chwostkiem, nauczymy się w przypadku bohatera, jak atakujemy komuś, komu zniknie mgła, bo tylko jak z mgła zniknie, jesteśmy w stanie kogoś zaatakować, małymi, niewielkimi siłami jesteśmy w stanie rozbić naprawdę twardą, silną i potężną armię. Także ta gra nas uczy. Uczy tego właśnie posługiwania się tym algorytmem. Może jeszcze tylko jeszcze coś, dwa słowa na temat mgły. Oczywiście dla nowych graczy, jak się logujemy, tworzymy konto, no dostajemy tutaj około 7 dni, tutaj jest właśnie ten licznik, 7 dni na mgłę. To jest najważniejszy jakby element, bo jeśli tej mgły nie będziemy posiadać, murowane będzie, że ktoś po prostu nas odwiedzi i złupi nam wioskę. Po 7 dniach warto w tym momencie wchodzić właśnie do Hanzy Kupieckiej, do tej karczmy i tam po prostu kupić odpowiedni przedmiot. W tej chwili mam przedmiot na 7 dni wykupiony, on tutaj powinien być gdzieś w tym miejscu, to po prostu dokupujemy. Gdyby tak się stało, bo oczywiście jak widać tutaj po prostu możemy kupić przedmioty o różnej długości w osi czasu czy działania, w zależności od ilości pobranych podatków. Podatki są pobierane co 15 minut. W tym momencie, jeśli na przykład nas zostanie, że nam mgła wygaśnie gdzieś o pierwszej w nocy czy o drugiej w nocy, kiedy będziemy spali, no to warto w tym momencie w karczmie, w Hanzie Kupieckiej wyłączyć nasz przedmiot i go włączyć jeszcze raz i go zakupić. Na poziomie pierwszym, jak widać, wyłączenia tutaj jeszcze nie ma. Ze względu na to, że chyba algorytm jest tak gospodarczo zaprojektowany, że mgła jak zniknie, to prawdopodobnie duże prawdopodobieństwo, jeśli jesteśmy aktywnymi graczami, będziemy mieli drugi albo trzeci poziom włości, to na pewno się wtedy włączy i będziemy mogli to
usunąć. Dobrze, przekroczyłem limit czasowy, wyszło trochę czasu, także zapraszam jeszcze raz do testów w Alfa dwójeczce i do zaklikania w karczmie.